Dzień dobry Państwu, Łukasz Morena, witam Państwa w kolejnej wakacyjnej rozmowie Radio Rekord z Telewizjami. A moim Państwa gościem jest dzisiaj Dariusz Piątek, czyli burmistrz miasta i gminy Skaryszew. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, Panie rektorze. dzień dobry Państwu. Zacznijmy, Panie Burmistrzu, od tego, że ja, ja ostatnimi czasami się poruszam po regionie wakacyjnie, no i docieram do Skaryszewa. Macie tam Państwo taki przystanek kultura. Jeżeli bym się na nim zatrzymał, to co mnie spotka? To zależy, na którym przystanku pan się zatrzyma, bo są dwa. Mm. Jeden jest y, Iwaszkiewicza, drugi Franciszka Pieczki. Także do wyboru do koloru. To, to zróbmy tak, że na jednym się zatrzymuję, z drugiego będę chciał wyjeżdżać. Odjechać. No, przykro nam będzie, ale oczywiście rozumiemy, że wakacje to czas poruszania się i, i przemieszczania. Natomiast no, włączyliśmy się w projekt kultury i mocno postawiliśmy tutaj na tą kulturę, taką nie tylko masową, ale też i przybliżenie takiej kultury, która trafia do, do, niewielkiej, do niewielkiego okręgu, po to, żeby ją pokazać. Kultury wyższej. Kultury wyższej? Nie, może kultury masowej. Ja bym chciał, żeby ta kultura była masowa, nie tylko wyższa i żeby nie traktować ją w kategoriach takiego prestiżu tylko i wyłącznie. Dlatego też zdecydowaliśmy się właśnie na e, przystanku kultura pokazać z jednej strony e, postać e, Iwaszkiewicza, tak. E, osoby, której myślę szczególnie młodym ludziom, którzy przygotowują się do matury, ale i też trochę wcześniej nie trzeba przybliżać, a który, jeżeli. Jak przyjadą do Skaryszewa i przeczytają sobie, dlaczego Ten Iwaszkiewicz tam jest, to też będą trochę bogaci w wiedzę i będą się mogli w przyszłym roku lepiej przygotować chociażby do matury. A z drugiej strony, też trochę tak luźniejszy temat, czyli pokazanie chociażby tego, jak Skaryszew w tej kulturze kiedyś zaistniał w postaci filmu. I też można na biogramie przeczytać, sobie, czemu akurat Franciszek Pieczka tam się pojawił. Także serdecznie do tego zapra zapraszam. I zachęcał, ale te wszystkie działania one są też w takiej trochę szerszej skali pokazane, bo też za chwilę, bo już na dniach uruchamiamy kino plenerowe, a w tle tego nam z jednej strony ikony filmu, czyli murale przygotowane i wymalowane, z jednej strony Marilyn Monroe, z drugiej strony Charlie Chaplin. No i chcemy też z taką kulturą troszkę bardziej masową, tak mm -hmm. to określę. No właśnie, jakiego typu filmy pojawią się na, w tym kinie planerowym? Przede wszystkim e, filmy familijne. No, mamy taką akurat licencję, że nie możemy tytułów zdradzać, e, co będziemy wyświetlać, natomiast możemy określić e, m, gatunek i, i to, w którym kierunku idzie. I ok, myślę, że będą no, nowości, klasyka kina? To wszystko zależy Polskie tylko zagranice. i wyłącznie od tego, co będą sobie widzowie robili mm -hmm. i to, co nasz operator będzie mógł w danym momencie tak naprawdę puścić. A to taka trochę gra w ruletkę tak, bo z jednej strony jest bardzo dużo pozycji filmowych, nie tylko jakichś starych, ale również nowych filmów. No ale niestety licencja nie przewiduje tego, że możemy podać autora, natomiast możemy podać charakter filmu taki czego dotyczy. Więc myślę, że będziemy próbowali robić takie seanse nastawione, nie wiem, na kino na komedię, komedię romantyczną, dramat, tak, może poświęcić jakiemuś aktorowi, może jakiemuś reżyserowi. Także będziemy w ten sposób się próbowali poruszać, żeby też to było takie trochę zaskoczenie dla widza, który przyjdzie i będzie to oglądał. Ale z drugiej strony też liczymy od widzów i o tych, którzy odwiedzą ten, to nasze kino plenerowe na to, co, co ich zdaniem powinno tam być wyświetlane, tak? Bo myślę, że pomysłów tego typu, że gdzieś tam misia puszczają czy jakieś inne, no to to kultowe e, polskie filmy, e, które na każdej platformie w zasadzie można zobaczyć. My tutaj myślę, że będziemy też trochę stawiali na z jednej strony na nowości, trochę na klasykę. Zobaczymy, co nam się spodoba Kiedy będzie można te filmy zobaczyć? To znaczy, codziennie, w weekendy, wieczora. W dzień? Jak to Szykujemy się przynajmniej dwa razy w tygodniu, tak? We wtorki i prawdopodobnie w piątki, to też będzie zależało od tego, jak do tego podejdzie WIT, tak? bo Skaryszew jest też. Takim miasteczkiem podradomskim, gdzie wiadomo, że ludzie pracują w radom nie zawsze na tygodniu mają czas, więc może to będzie weekendowe. Natomiast na razie próbujemy iść we wtorki, czwartki, taki piątki, może soboty. To wszystko będzie się rodziło w trakcie, tak? Sprzęt już przygotowany, scena przygotowana, a znaczy, przepraszam, scena. Ekran przygotowany, mm -hmm. tak? I, i tutaj. A jak jesteśmy, pogoda, co do tego pogoda przed... bardzo jest w stanie zepsuć te plany? Wszystko pogoda jest w stanie zepsuć, to sami doskonale wiemy. E, natomiast e, sierpień jest zapowiadany takim raczej spokojniejszym trochę miesiącem. E, mm -hmm. Myślę, że nie będzie grzmiało i nie będzie lało w tym czasie, kiedy będą e, u nas filmy wyświetlane. No bo też jesteśmy przygotowani do tego, żeby zrobić to w środku, tak, te, to kino uruchomić w środku, ale ze względu na pandemię wolimy i ze względu na bezpieczeństwo widza, wolimy to jednak zrobić nam na świeżym powietrzu, tak, żeby, żeby tutaj też i ograniczyć, bo te statystyki, które w ostatnich dniach znów rosną są niepokojące. Mhm. A co jeszcze? Jak nie kino, to wiem, że można przespacerować bulwarami chociażby. Nie, bulwary dopiero się budują. Tak? Dopiero? Bo, no, nie ma nic jeszcze? Nie, bulwary dopiero się tworzą, natomiast tak naprawdę, i to jest projekt, który, który jest rozłożony na dwa lata, więc pewnie na koniec przyszłego roku będzie można się już przespacerować i skorzystać z bulwarów. Natomiast w tej chwili, do, no, z atrakcji, które chociażby cieszyły się takim dużym uznaniem e, uczestników, ostatnich chociażby co za jazdy, mhm. e, to jest Pamtrak w Skaryszewie, który powstał właśnie przy również, na u również, no, z którego można skorzystać. I y, który, którego widzę y, te, y, oblegającą młodzież, to, to też raduje serce, bo no, w końcu inwestycja kosztowała parę złotych, i y, cieszy mnie fakt, że są chętni, żeby z niego skorzystać. Widzę, że w tej chwili. A cóż to takiego? Proszę wyjaśnić naszym słuchaczom. I pamtrak to taki, i y, taki tor do jazdy rowerem. Gdzie się jeździ po pagórkach, po, po dołkach, szybciej, wolniej. Także to trzeba po prostu przyjechać i zobaczyć. I to jest najważniejsze. No i teraz widzę, że młodzież zaczyna sama powolutku jakieś tam pierwsze elementy skateparku sobie szykować, więc myślę, że może spróbujemy im niedługo pomóc. Mm -hmm. Skaryszew to także Letnia Akademia <laughs> Piłki Nożnej. Organiz organizujecie Państwo razem z klubem sportowym? Z klubami. Z, klubami, z klubami, bo mamy na terenie miasta i gminy Skaryszew trzy kluby sportowe: klub w Homentowie, w Makowie i Skaryszew ze Skaryszewianką. I wszystkie te kluby odpowiedziały na nasz apel i włączyły się właśnie w Akademię Piłkarską. Zresztą też niedawno świętowaliśmy mieliśmy święto futbolu. Skaryszewskiego, gdzie był turniej wszystkich naszych klubów. Oprócz tego, że wystąpiły drużyny seniorskie, to również i ci najmłodsi mieli okazję zmierzyć się na boiskach. Była przede wszystkim przednia zabawa, ale też elementy rywalizacji. W tym roku puchar, przechodni puchar, z, jeśli chodzi o drużyny juniorskie, pojechał do Makowa. KS Maków go zgarnął. Natomiast jeśli chodzi o juniorów, no tutaj wyrównana walka i wygrała KS Skaryszewianka. Juniorzy swój puchar zdobyli. Myślę, że na rok, za rok będzie co bronić, albo będzie o co walczyć, także to też jest ważne. Ale to też jest kwestia tego typu. My do tej pory w wakacje, przynajmniej w zeszłym roku, robiliśmy turniej FIFA. No bo wiadomo, młodzież niechętnie um, chodzi na boiska. turniej komputerowy jeden z Był ko turniej komputerowy. W tym roku z racji pandemii nigdzie nie chcemy, choć jest zainteresowanie, bo ciągle młodzież się dopytuje o to. Um, zrobiliśmy taki właśnie turniej piłkarski na świeżym powietrzu, a w przyszłym roku, jak pozwolą warunki przede wszystkim, to spróbujemy zrobić i połączyć oba te turnieje, tak? Mm -hmm. Jak to miałoby wyglądać? Hybrydowy turniej. Hybrydowy turniej, turniej, tak. Z jednej strony będą grały e, drużyny, tak, w, na sali, na, na konsolach, tak, a z drugiej strony w realu, w rzeczywistości drużyny będą, będą ze sobą rywalizowali. Czyli jedna sprawność by nie wystarczyła? No nie, to, to za mało. Decydowanie. Dziękuję serdecznie panie burmistrzu. Też już piątek. Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszewo byli moim państwa gościem. Dziękuję bardzo. Zapraszam o, do Skaryszewa. No, Łukasz Molenda. Do zobaczenia i usłyszenia.